No, tutaj też jest pusta ramka. Nie ma tu knotków. Młoda raczej pszczoła, bym powiedział. Z rozmiaru. A druga strona ramki. No, tutaj też jest pusta ramka. Czyli matkę gdzieś musiałem przeoczyć. No tak to nie rozbywa. Może siedzi gdzieś na ściance cholernica. No to tutaj matki nie widzę. Ogólnie pusta ramka. Przyglądnę się jeszcze raz tutaj. To jest ogólnie młoda, młoda węza odbudowana. Że dopiero będzie czekać. Mogłaby czekać dopiero na to, aż matka by coś tutaj zużyła. No ale matki znowu nie znalazłem. Pozostaje mi przełożenie po prostu korpusów, zamiana góra-dół. A tą ramkę bym po prostu zrzucił z pszczołą i wyprowadziłbym ją na górę. Tak by się mi to wydawało. Albo zrzucić tą pszczołę, albo ją po prostu zostawić. Może ją po prostu zostawię, nie będę robił tutaj takiego poruszenia. Okej. Dobra, czyli składamy tą ramkę. Ja bym ją dał nawet na środek. Żeby, jeżeli tutaj coś jest, jakaś pierzga czy coś, to żeby ewentualnie sobie ją wyniosły stąd. Okej. Czyli chciałbym zamienić miejscami te ramki. Zamienić cały korpus miejscami, to do tego korpusu włożymy jedną ramkę z tego ula tutaj odkładowego z czerwiem, bo chcemy tutaj, tak jak mówiliśmy, usunąć. Chcieliśmy, jak rozmawialiśmy, usunąć stąd cały czerw. Czyli dobra, demontujemy nasze zatyczki od pajączków. Tak to wygląda w ulu odkładowym. Tutaj będziemy szukali też mateczników. Zobaczcie, że one tutaj też budują. To nie wiem co, mało miejsca mają czy jak. Zerknijmy tylko na pierwszej kolejności. Czy matka jest, czy matka żyje. Bo to chyba jest ważne, nie? Bo co znam z przekładania ramek, jak mówiłeś, Elvis, skoro matka może być pożądlona i po prostu być trupkiem, tak jak to kiedyś mówiłeś. A tak przypatrzymy się, zobaczcie, jest przykitowane pudełeczko. Okej. Podniosę to pudełeczko, zobaczmy, czy matka jest i czy matka żyje. A. Matka nie żyje, zobacz, Elvis, jest trupek. Matka jest trupek. Za jeden dzień, czyli szlak ją trafił. Szlak trafił tą matkę. Zaciepiało ją. Koniec tematu. Czyli nie mam tutaj co przenosić. Wyciągam trupka i mogę co najwyżej tutaj im dołożyć. Czyli później, nie teraz. Teraz nie mamy na to czasu na razie. Jak sobie wybudują matecznik, to będą miały matkę. Ja już im matki nie kupię. Trudno, następnym razem. Nie mam na to teraz już wpływu. Dobra, ewentualnie tutaj będzie można coś dodać do tego ula, żeby mocniej poszły.
albo pszczoły dorzucić, albo nie wiem, będę się nad tym zastanawiał później. Weźmy zatem nasze narzędzie i dokonajmy, ile mamy tu miejsca, na ile ramek. Raz, jeszcze na dwie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli jeszcze mamy miejsce na dwie ramki. Jeszcze na dwie ramki. Czyli wyszło na to, że tu mamy jeszcze jedno miejsce na jedną ramkę. Tu bodajże był samy miód, nie? Tak. Tu był samy miód. Tu bodajże też był samy miód. W tej ramce. Dokładnie, to tych ramek to nie oddam im w żadnym wypadku. Tu też jest żarcie, to też pójdzie ramka na górę, więc ewentualnie ile nam tu brakuje ramek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to tu cztery ramki. Raz, dwa, trzy, czyli te trzy damy do góry, czyli tam mógłbym im dać zatem jedną ramkę z węzłem. Niech se działają. Patrz, Elvis, dam im ramkę pustą z węzą i niech se działają. Bo stąd wyciągnąłem bodajże tą ramkę, którą chciałem im dać jako ramkę pracy, ale że jej, widzisz, nie budują. Może nie mają czasu na ramkę pracy. No to jeżeli nie macie czasu, no to proszę taką ramkę z nową węzą zamontowaną przeze mnie od producenta na literkę ły. Ły jak ły. Na bzyczek. Dobra, i ten korpus przeniósłbym na dół. Czyli ten korpus muszę przenieść do góry. Tak? Chyba, że no jest to złe rozwiązanie. Musiałbym ramki zamieniać miejscami. Albo zamienić miejscami. No to by było chyba najlepsze takie, najszybsze rozwiązanie. Czyli postawić tak, żeby pszczoły nie przygnieść, to postawić takie coś na brzeg. I postawić ten korpus, a ten położyć tutaj i kratę odgrodową. A i paski jeszcze, żebym nie zapomniał. Mam tu jakieś paski. Te damy paski, żebym se nie zapomniał, bo bym strzelił sobie w kolano. Dobra, przenieśmy zatem ten ul. Pieronice. No nie dam rady tutaj go postawić. No co za zawodnictwo. Chodziło o to, że tutaj wiszą pszczoły z przodu i nie bardzo jest mi. Będę musiał chyba je tak jakoś majgnąć, żeby ich nie przygnieść. O, na tym postawię. Chyba nie ulecą, nie? Dobra.